Kochani, następne zadanie będzie wymagało od was zręczności. Słuchajcie, widzicie tam takie dwie piłki? Tak. Tam w wodzie jest ukryty list w butelce. Trzeba go wyłowić i wtedy dowiecie się, kto wystąpi w następnym trio. Wędkarzem chyba nie zostanę, ale jakoś mi się udało to wyłowić. Zobaczcie, co mamy. Imiona były zasypane piaskiem w butelce. Jest Julia. Julia. Ja byłam zaskoczona oczywiście pozytywnie. Sonia. Sonia. My do siebie pasujemy według mnie. Daria. Czuję się zagrożona, bo wiem, jak dziewczyny śpiewają i wiem, że to będzie mocna bitwa. Znacie taką wokalistkę Pink? Tak. A piosenkę What About Us? Tak. O Jezus. Tak, widzicie, Oliver może was nauczyć tej piosenki. Tata mi ją puszczał i w ogóle bardzo lubię Pink. Naprawdę jestem bardzo zadowolona, że tę piosenkę dostałam. Dacie radę, słuchajcie, to jest mocna piosenka i zobaczycie, że pobudzicie wszystkich trenerów, całą publiczność. Trzeba będzie się postarać. Musicie też zrozumieć, o czym jest ta piosenka. Pink śpiewa tu o poważnych rzeczach i chciałbym, żebyście się w to wczuły, mimo waszego wieku. Taki rozjazd, że jest delikatnie, delikatnie na pierwszych dwóch linijkach bridge'a, a potem jest bang. I don't want control, I just so shamble. Jedziecie. Próby były naprawdę super, dałam z siebie wszystko. Spodziewam się, że jednak przejdzie Daria. Jest się czego obawiać, ale to nie jest konkurencja, tylko my staramy się, żeby zaśpiewać to jak najlepiej. Wiem, że będzie to ciężka decyzja i nawet teraz, jak to mówię, chce mi się płakać, bo mam takie trzy głosy, a dwa z nich muszą po prostu odpaść. Ja podejmę decyzję w ostatniej sekundzie po prostu. To będzie decyzja mojego serca. Bo każda z nich śpiewa doskonale. A jak się pracowało z Dawidem? Fajnie. Genialnie. Zakochałeś się? Ja nic nie mówię. Okej. Skoro nas uwierzył, to my sobie poradzimy. To będzie najlepsze trio w drużynie Dawida. Dziubasy Dawida! No to lećcie, dziubaski!